Chcemy przede wszystkim łamać te stereotypy, dlatego że z tych stereotypów, kto by do nas nie przyszedł gdzieś tam, są powielane. To znaczy, że to jest sport dla bogatych, dla osób starszych, na meleksach, z cygarem. Chcemy od tego jak najbardziej odchodzić, zachęcać młodych, zachęcać przede wszystkim juniorów, młodzież i wszystkie grupy wiekowe docelowo, żeby spróbowały. Tak naprawdę można kupić kij na Allegro za 70 zł, przyjść, wziąć koszyk piłek za 25 zł i grać. Krótka gra, czyli chipping, pitching na różne odległości, w zależności gdzie się znajduje dołek, 20-30, na przykład 40 metrów. Mamy putting, czyli znany troszeczkę może niektórym jako mini golf, czyli dobijanie już piłki do dołka, kulanie jej niemalże po trawie, no docelowo kulanie po trawie. No i elementy długiej gry, które widzimy za sobą, gdzie gramy już na odległości 100, 200, a nawet 250 metrów. Mały zamach jest dość trudny, techniczny. Wymaga dość sporego przygotowania, wiedzy, motoryki również, dlatego pod kątem instruktora jesteśmy w stanie gdzieś tam dopiero tą piłkę uderzyć. Niektórzy, którzy przychodzą, biorą sobie kije, wypożyczają na własną rękę i próbują gdzieś tam sami pouderzać. Często kończy się to niestety tym, że nie trafiają w piłkę, frustrują się, no i nie kontynuują tego sportu. Dla początkujących radzimy, żeby lewa ręka, jeśli praworęczny jest golfista, w zamachu była prosta. To nam powoduje jak takie ramię robota, prawda? Odprowadzamy kij i lewa ręka jak jest prosta, to trafiamy w piłkę. Jak będziemy się przesuwać, coś tutaj kombinować z ciałem, gdzieś podnosić może, to będziemy trafiać w ziemię, co nas będzie frustrować, a nie w piłkę docelową. Odbyłem taki kurs wstępny około 5-6 lat temu. Znałem zieloną kartę, ale przyznam szczerze, nie grałem nigdy potem żadnego turnieju, nie byłem na polu ani razu. Teraz sobie przypomniałem, że to rzeczywiście bardzo ciekawy sport. Na świeżym powietrzu warto sobie to wszystko powtórzyć. No i pierwszy raz się tutaj pojawiłem po około 5-letniej przerwie. Jak widać, ciężko. Właśnie, jak idzie po tej drugiej przerwie? Bardzo losowo. Czasem się nie trafi w piłkę, czasem się skosi tylko trawę, a czasem uda się piękny strzał. Loteria, totalna loteria. Coś tam w głowie zostało, ale nie ma wyćwiczonej tej pamięci mięśniowej, tego ruchu. Trzeba zaczynać od zera, dlatego postanowiłem przyjść dzisiaj na szkółkę. Widzę, że bardzo ładnie tutaj koledzy to prowadzą. Pierwszy raz jestem na tej szkółce. Mam nadzieję, że do końca sezonu te umiejętności gdzieś tam powrócą, przynajmniej w podstawowej formie. Piękna pogoda, kolega namówił, także czegoś spróbować nowego, czemu nie? Super, fajne doświadczenie. Oczywiście ciężkie jest to ogarnąć wszystko, ale mamy świetnego trenera, także on nas uczy krok po kroku, jak poprawnie uderzyć piłeczkę, także super doświadczenie.